Widzieliście, no to grałem cały czas parę razy. I to jest taki motyw właśnie, który zagram. Zagrany. I oczywiście możemy kombinować różnymi palcami. Może być na przykład pierwszy, czwarty. To jest tyle kombinacji, że trudno mi to zawrzeć za jednym razem. Jest jeszcze ostatnia rzecz, istotna bardzo, ponieważ ona się już skupia dokładnie na skali. No bo właściwie na grzyba będziemy ćwiczyć tylko i wyłącznie takie rzeczy techniczne. Musimy je wdrożyć też, czy to nasze przypomnienie skilla wdrożyć też w skalę, które sobie znamy, czy poznajemy, czy się ich uczymy. No na przykład na podstawie tej skali amol A, B, C, D, E, F, G, A. Zrobimy na przykład takie ćwiczenie, właśnie to, co wcześniej pokazywałem, to co było to. Mogę na przykład zrobić to na dźwiękach z tej skali, niekoniecznie musi być na tonice, w każdym razie, żeby po progach, czyli na przykład A, B, C, D, E, F, G, czyli mamy C, D i mogę jak najbardziej użyć dźwięku C, D, cis, D, nie za bardzo, bo nie ma go w skali. Czyli na przykład... widzicie, tu było czwarty palec na piątym progu, drugi palec na trzecim progu, aż kurde. I później tutaj sobie cofamy. Na początku oczywiście grałem trzeci, pierwszy. I tutaj pierwszym sięgałem też do drugiego progu na strunie D, bo tutaj używamy dwóch strun A i D. Można powiedzieć, że obie wersje możemy sobie ćwiczyć na te palce zmieniać. No i sobie zapierniczać na przykład. Tu można, jak już słyszeliście, można już zacząć naprawdę robić fajne rzeczy. Już właściwie można wychwytywać z tych pomysłów różne pomysły pod nasze jakieś numery, bo naprawdę to zaczyna ciekawie brzmieć. Tu oczywiście używałem trzech strun, jak to było. Thank you.
to jest naprawdę cały ocean możliwości, jak to już ostatnio zaczynam powtarzać to stwierdzenie, ocean możliwości. Jednak pamiętajcie, właśnie w tych ćwiczeniach możecie modyfikować je, możecie robić dowolne dla siebie, tylko pamiętajcie o tym, żeby skupić się właśnie na tych, na konkretnym ruchu i go zapętlić. Oczywiście jeśli chodzi o ćwiczenie ze skali, to zaczynamy zmieniać, bo tutaj na przykład grałem piąty, trzeci, drugi, trzeci, tu było piąty, siódmy, na przykład. Akurat przykładowo nie do końca się akurat tego trzymałem, to na przykład byłby siódmy próg ósmy, czyli pierwszy palec, drugi palec. Tu na przykład, załóżmy, mogę... Widzicie, ten akurat motyw jest całkiem fajny, spodobał mi się. Czyli palec drugi, pierwszy, czwarty. Taka kombinacja palców, taka sprawa. Czyli musicie właśnie o tym pamiętać, że grając ćwiczenia według tych pajączkowych takich czy schematów takich, gramy to samo na dwóch różnych progach, nie zmieniamy, niektórych palców nie używamy, więc właściwie najlepiej zrobić takie ćwiczenie, żeby używać wszystkie palce, żeby wszystkie się używały, albo i oczywiście modyfikować. Jeśli gramy ze skali, to mamy właśnie różne kombinacje palców, raz pierwszy, trzeci, pierwszy, raz pierwszy, drugi, czwarty, trzeci też gdzieś znowu tam później znowu montujemy, drugi, trzeci, trzeci, czwarty i tak dalej. Więc właściwie docelowo ważne jest rozwijać właśnie, czy to przypomnienie takie po przerwie, czy to podnoszenie skilla. To podnoszenie skilla warto właśnie rozwijać w dwóch kierunkach. Pierwszy to jest takie schematyczne granie angażujące konkretne palce, z którymi mamy problemy, a drugie to jest angażowanie skali, jak i również wszystkich palców na zmianę po kolei, ponieważ nie damy rady grać czegoś konkretnego, czegoś fajnego, które zawsze by angażowało tylko tam powiedzmy dwa palce, prawda? Bo to jednak nie o to chodzi, żeby sobie upraszczać życie, czy żeby wyćwiczyć sobie tylko dwa paluszki sobie zapierniczać, tylko tak, żeby wszystkie palce były używane do grania czegoś naprawdę fajnego, a nie tylko jakichś schematów. No myślę, że ten cały mój wywód wspaniały, albo nie wspaniały, Wam w czymś pomógł. Każdy z nas ma problemy ze skillem, więc każdy to powinien obejrzeć, zobaczyć i spróbować jakieś wnioski wyciągnąć i ewentualnie sobie do swojego takiego repertuaru ćwiczeń, że tak to mogę nazwać, wprowadzić. Papatki!